Bratia, sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatele. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Vítam vás bardzo srdečne dzisiaj pod vplyvom slova Božego. Veľmi sa radujem z toho, že aj tento večerný čas. Teším sa z toho, že dzisiaj ten večerný čas môžeme nakloniť svoje ucho, aby sme počuli jeho odkaz. Będziemy mogli dzisiaj skłonić swoje uszy do tego, żeby odebrać Boże przesłanie. Na to, aby sme získavali silu z toho duchovného pokrmu. Żebyśmy odbierali i wzięli siłę z duchowego pokarmu. Wiecie, nie preto żyjemy, aby sme jedli. Wiecie, my nie po to żyjemy, aby jeść. Ale jemy preto, aby sme žili. Ale my jemy po to, żeby żyć. Wiecie, a to jest wielkie tajemstwo. To jest wielka tajemnica. Że kiedy my jemy, tak to nasze ciało si wybiera z tego jedla te żywiny. Bo kiedy my jemy, to nasze ciało z tego pokarmu odbiera to wszystko, co do życia jest potrzebne. A vlastne to nám dáva silu k tomu, aby sme naplňali svoje poslanie a potreby každodenného života. I to daje nám siłę do tego, żeby realizować swoje życie i żeby z tego mieć siłę do tego, żeby każdy dzień właściwie przeżyć. Mnoho ľudí hovorí, že ja už nemám síl. Wielu ľudí mówi, już nie mam siły. Ale aj psychológovia tvrdia, že vtedy, keď človek dojde na koniec svojich možností a povie, že už nemám síl. I nawet psychologowie mówią dzisiaj, że kiedy człowiek jest już totalnie wyczerpany i mówi, nie mam już sił. Tak ešte má stále 40% svojej energii. To ciągle jeszcze w jego organizmie pozostało 40% jego energii. A záleží len na tom, že či sa vzdá, alebo či bojuje ďalej. I wszystko zależy od tego, czy się podda, czy walczy dalej. Mnohokrát som prišiel aj ja v mojom živote k takým bodom života, kde som si myslel, že už nemám ďalej síl. Niejednokrotnie doszedłem v svojim życiu do takiego punktu, v ktorom wydawało mi się, już dalej nie mam siły. Ale Pán mi ukázal tajomstvo. Ale Pán Bóg pokázal mi tajemnice. Odkiaľ môžem čerpať túto silu. Skąd tą siłę mogę czerpać? A priviedol ma k zdroju Božieho slova. I priprowadził mnie do zdroju slova Božego. A to slovo Božie má moc aj dnes. I slovo Bože má moc również i dzisiaj. A to slovo Božie slúži nám tak, ako keď s autom zastanete na tankstelle. I to Słowo Boże służy nam w taki sposób, jak samochodem staniecie na stacji benzynowej. A natankujecie. I zatankujecie. A to Słowo Boże proste jest tam w nas. I to Słowo Boże jest w nas. A to Słowo Boże jednoducho nam dawa tu energię, dawa nam tu siłę. I Słowo Boże daje nam energię i siłę, którą potrzebujemy pre wykonywanie tych životných povinností a potrieb, ktoré máme. Ktoré daje nám siłę do tego, żeby realizować życiowe obowiązki i to, co powinniśmy robić. A preto takto získavame silu. I v ten spôsob pozyskujeme energię, siłę. Ak niekto má ten pocit, že už nemá silu ďalej ísť. Jeżeli ktoś ma takie odczucie, že už nemá siły, żeby iść dalej. Tak je potrebné, aby si sa vrátil k Božiemu slovu. To je potrebné, abyś vrútil do slova Božego. Otvor si svetú Bibliu. Otvúš písmo święte. Čítaj si Božie slovo. Čítaj Božie slovo. A naplňal svoju mysel Božím slovom. I svoje myšli vypełni, svoj úmysl naplní Božím slovem. Ty nesmieš zo seba čerpať svoje vlastné myšlienky. Ty nemôžeš z siebie vydobývať svojich vlastných myšlí. Lebo takto hovorí Božie slovo, že v nás nič dobré neprebýva. Lebo Božie slovo mówi, že v nás neprebýva nic dobrego. Nemôžeš sám sebe sa hrabať a sám sebe hlodať. Nemôžeš sám v sobie grzebať i tam šukať. Ale jednoducho máš hľadať v písme. Ale máš šukať v Biblii. Tak hovorí Pán Ježiš, poďte ku mne. A Pán Ježiš mluví, pújďte do mne. Všetci, ktorí ste obťažení. Všetci, ktorí jesteście obťažení. A ja vám dám odpočinúť. A ja vám dám odpočinek, odpočnenie. Kto je vlastne Pán Ježiš? Kým vlastne je Pán Ježiš? Ján Apoštol v svojom evanjeliu.
Apostol Jan mówi w swojej Ewangelii. Tak zaczyna a mówi, na początku było słowo. On zaczyna w ten sposób i mówi, na początku było słowo. To słowo było u Boga. To słowo było u Boga. A tym słowem jest Bóg. A tym słowem jest Bóg. A my jak chcemy przyjść k niemu, i my jeżeli chcemy do niego przyjść, potrzebujemy przyjść k jego słowu. Musimy przyjść do jego słowa. Pozor, nie leng litery. Uwaga, nie tylko do litery. Lebo są niektórzy ludzie, którzy się otworzą Biblię, a pismo czytają, a nic im to nie mówi. Są niektórzy ludzie, którzy otwierają Biblię, czytają pismo, ale to nic do nich nie mówi, nie przemawia. Oni zastretli len z literą. Oni spotkali się z literą. Ty potrzebujesz zastretnąć z duchem. Ty musisz spotkać się z duchem Biblii. Lebo litera zabija. Bo litera zabija. Ale duch ożywia. Ale duch ożywia. Ty potrzebujesz, aby pismo k ciebie mówiło. Potrzebujesz tego, żeby pismo mówiło do ciebie. Aby to słowo było żywe. Aby to słowo było żywe. A tak mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Nie będzie człowiek żywy len na samym chlebie. Że człowiek nie będzie żył samym chlebem. Ale na każdym słowem, ale które każdym słowem, które pochodzi z jego ust. Preto jest potrzebne. Dlatego jest potrzebne, abyśmy przychodzili k niemu, k słowu żywota. Żebyśmy do niego, do słowa żywota przychodzili. Abyśmy napełniali swoje serce. Żebyśmy swoje serca napełniali. Abyśmy żyli słowem. Abyśmy żyli słowem. Psalmista mówi, twoje słowo jest świecą moim nogom. Psalmista mówi, twoje słowo jest światłem dla moich nóg. A jest światłem pre mojej chodni. Jest światłem na mojej drodze. Ano, kiedy nie mamy słowo Boże. A jeżeli nie mamy słowa Bożego, tak nie mamy światła. Nie mamy światła. Nie mamy światła na swojej cestie. Nie mamy oświetlonej naszej drogi. Bludzimy. Błądzimy. My potrzebujemy żywe słowo. Potrzebujemy żywego słowa. A nie staci len wojs do Biblii. Nie wystarczy tylko, żeby wejść w Biblię. A studiować. I studiować. Literę słowa. Literę słowa. Kto si powiedział, że Biblia jest jako les? Biblia mówi, że ktoś powiedział, że Biblia jest jak las. W którym człowiek może zabłudzić. W którym człowiek może zbłądzić. Ale jak ty masz sprzewodcu. Ale jeżeli masz przewodnika. Przez ten les. Przez las. Tak nie zabłudzisz. Nie zbłądzisz. Ty potrzebujesz Ducha Świętego. Potrzebujesz Ducha Świętego. On jest ten sprzewodca, który cię będzie wieść tym pismem. On jest tym przewodnikiem, który przez to pismo cię przeprowadzi. On jest ten, który będzie ożywiał to słowo. On jest tym, który to słowo ożywi. A on sposobi to, że to słowo da siłę pre ciebie, pre każdodzienny boj. I on spowoduje, że to słowo da tobie siłę na, do codziennego życia. My potrzebujemy sa wrócić k niemu. Ja, musimy wrócić do niego. K tomu słowu. Do słowa. To słowo, które było na początku. Do tego słowa, które było na początku. Które było u Boga. Które było u Boga. A którym jest Bóg. I którym jest sam Bóg. Kiedy som bol taki mládežník. Kiedy byłem jeszcze w młodzieży. Wspominam, ako mládež organizovala niekde tam w Liptovských osadach, táborenie. Bolo to ešte v čase komunizmu. Pamiętam, to było jeszcze w czasach komunizmu, kiedy młodzież organizowała takie obozy gdzieś tam w okolicach. Nie było to dovolené, ale proste Boží ľud, kresťanská mládež vždycky túžila byť spolu. To wtedy było zabronione, ale Boží ľud i młodzież chrześcijańska zawsze tęskniła za tym, żeby być razem. A mladí ľudia dokázali robiť veľké cesty, tury, námahy. I młodzi ludzie byli gotowi, żeby pokonać długą drogę i dać sobie wysiłek a prekonać prekážky. I pokonać wszelkie przeszkody. Aby sa dostali tam, gdzie są ostatni. Żeby dojść tam, gdzie są pozostali. A wspominam si, żeśmy sa veľmi vedeli cieszyć jeden drugim. I pamiętam, że potrafiliśmy bardzo cieszyć się jeden z drugiego. Ale ja som nedostal wolno v tom čase. Ale v tym czasie svojho zamestnania. Ja nie dostałem wolnego ze swojego zatrudnienia. A mladí už išli táboriť. Młodzież już pojechała na ten obóz. A ja som dostal také avízo. Ja dostałem wtedy avízo, že tam tých osadách liptovských treba na jednom mieste vystúpiť z autobusu. Že tam właśnie v tých osadách liptovských trzeba vysiąść v jednom miejscu z autobusu. A tam je prechod taki most przez potok. I tam jest most nad takim potokiem.
A przez ten most trzeba przejść. I trzeba przez ten most przejść. A potem iść popri tom potoku gore do tych wrchów. A potem wzdłuż tego potoku iść do góry aż na szczyt. A ja som len tylko to informacje mal. I ja miałem tylko tyle informacji. A kiedy som mi uwolnił czas, aby som mohol iść. Kiedy już miałem czas, żeby móc tam pojechać. A wiedział som, że ty mladí ma tam czekają. I wiedziałem, że młodzież tam na mnie oczekuje. Tak som oslovil šoféra autobusu. I to poprosiłem kierowcę autobusu. A hovorím, či wie o nejakom takom moste. I zapytałem go, czy wie, czy zna taki most po drodze. A on hovorí, áno, poznám to. A mówi, tak, znam. Mohli by ste mi tam zastať a vyložiť ma? Mógłby się pan tam zatrzymać i tam mnie wysadzić? Tak mi urobil výnimku, spravil mi tam zastávku. Tak zrobił mi taki upominek, zrobił tam przystanek dla mnie. A ja z taką taszką, której som mal nabalené tie potrebné veci na niekoľko dní. Je s takou torebkou, takou torbou, v ktorej miem zapakované všetky potrebné rzeczy na te kilka dní. Bolo to dosť ťažké. To bolo dosť ťažké. Tak som išiel popri tom potoku v tej nádeji, že uvidím tých mojich drahých. I šedłem vzúž tego potoku s takou nádejou, že zobaczę tých mojich drogich priateľ młodzież. Ale keď som došiel k jednému bodu, i kiedy doszedłem do jednego miejsca, tak vidím, že potok sa rozdvojuje. Nie widzę, že ten potok się rozdziela, že rozdvaja. Že aj z iného kopca doteká do tohoto potoka. I widziałem, že również z innej góry voda spływa do tego potoku. No a ja som si myslel, že no už asi to bude tu bližšie, tak som sa odbočil som a išiel som po tomto prúde. I wydawało mi się, że w tą stronę będzie bliżej i poszedłem wzdłuż tego prądu. Ale nikogo som tam nie našiel. Nikogo tam nie znalazłem. Úplne som prišiel až k prameniu toho. Doszedłem aż do źródła tej rzeki, tego potoku. A naraz som zistil, že som oklamaný. I nagle stwierdziłem, že no, že się zawiodłem. Znovu som musiel sa vrátiť až na to miesto, gdzie som odbočil. I znovu musiałem wrócić do tego miejsca, w którym skręciłem. A tak som išiel tým hlavnejším prúdom hore. I vtedy poszedłem z tego głównejszego prądu tej rzeczki do góry. Ale mnie sa to zdalo, že nemá tu konca kraja. Ale wydawało mi się, že ta droga się nie skończy. Bol som už veľmi, veľmi unavený. Byłem już bardzo, bardzo zmęczony. A znovu som videl, ako z iného kopca steká ďalší potok. I widziałem, že z kolejnej góry płynie kolejny potok. Tak som sa znovu odbočil na opačnú stranu a zase som išiel. I znovu skręciłem v niewłaściwą stronę i znovu poszedłem. Ale prišiel som až k žriedlu, až tomu, kde pramen vyvieral, ale nikoho som tam nenašiel. I došedujem do samego źródła tego strumienia, ale nikogo tam nie znalazłem. Znovu som sa musel vrátiť. Musiałem znovu vrútiť do tego miejsca, kde skręciłem. Ja som už tak bol unavený. Byłem už tak bardzo zmęczony. Ja som si myslel, že ja už nemám síl. Wydawało mi się, že już zupełnie nie mam siły. Modlil som sa, prosil som Pána Boha, aby mi pomohol aj s tou mojou taškou. Modliłem się i prosiłem Pana Boga, żeby z tą torbą mi pomógł. Aby som ešte vládal ísť za tými mojimi. Żebym no, dał radę iść do tých przyjaciół mojich. A znovu som sa vrátil a išiel som tým hlavným prúdom toho potoka. I znovu vrúciłem i šedłem vzdłuż tego głównego strumienia. A tam som už došiel na vrchol toho potoka. I kiedy došedłem na szczyt do tego potoku, a jednoducho už som nevládal. I už nie byłem v stanie. Sadol som si na kameň. Usiadłem na kamieniu. Videl som, ako už slnko zapadá. Videl som, jak slnce zachodzi. A teraz som sa musel rozhodnúť, čo mám robiť. I teraz musiałem zdecydovať, co mám zrobiť. Či v tých horách ostanem sám v noci. Czy tam w tych górach zostanę sam w nocy, w ciemności? Alebo jeszcze pójdę dalej. Albo może jeszcze pójdę dalej. A jak som tak sedel, tak mi prišla na myśl pieseń. I kiedy tak siedziałem, taka pieśń mi się przypomniała. Że pri cieli si blisko, nie chyba już wiele. I ona mówi, do celu już blisko, niewiele brakuje. A wypytaj si silu od Pana. Poproś Pana o siłę. Ale prichádzala aj druhá myšlienka. Vráť sa ešte, kým je čas, aby si neostal v noci. I druhá myšť prišla. Dopúky ešte nie je temno, vrúť, že byš tam na noc nezostal v tým miejscu. Ale viete, tá túžba
stretnąć się z tymi moimi drahimi. Ale to pragnienie, żeby spotkać się z moimi przyjaciółmi. To było silniejsze jako strach a obawy. To było silniejsze niż wszelki strach i obawy. A tak som stał. A więc wstałem. A przeszedł som za ten kopec. Poszedłem za tą górę. A tam som już poczuł weselý krik młodych ludzi. I tam już usłyszałem taki wesoły krzyk młodych ludzi. A uvidel som tu našu skupinu. I zobaczyłem naszą grupę. No ja som myslel, že už ani nedojdem tam. Wydawało mi się, że ani tam nie dojdę już. Všetko ma bolelo. Wszystko mnie bolało. Bol som tak unavený. Byłem taki zmęczony. A keď ma títo mladí uvideli. I kiedy ta młodzież mnie zobaczyła. Pribehli ku mnie, przybiegli, objali sme sa, przybiegli do mnie, objęliśmy się. Zobrali odo mňa torbu. Wzięli moją torbę. A hovoria, poď s nami hrať futbal. I powiedzieli, chodź z nami grać w piłkę. Ešte hodinu som hral futbal. Jeszcze godzinę grałem w piłkę. A wtedy som si myslel, že už zomieram od únavy. A wcześniej mi się wydawało, że umieram ze zmęczenia. A ešte som dával góly. I jeszcze strzelałem gole. Widzicie, jaki jest człowiek? Widzicie, jaki człowiek jest? Wiecie, gdzie mamy te problemy? Wiecie, gdzie są te problemy? Niekto si myśli, że w mięśniach, swaloch. Niektórzy myślą, że w słabych mięśniach. Niekto si myśli, że w len kłboch. Niektórzy myślą, że w kolanach. Ale ten problem jest tu. Myślę. Ale problem jest w głowie, w myślach. A co jest to Boże słowo? A czym jest, gdzie jest to Boże słowo? To Boże słowo naprawia nasze myśli. Boże słowo naprawia nasze myśli. To Boże słowo dawa nam nadzieję w beznadziei. Boże słowo daje nam nadzieję w beznadziei. Boże słowo nam dawa światło w tmie. Boże słowo daje nam światło w ciemności. Preto potrzebujemy przyjść Bożemu słowu. Dlatego musimy przyjść, dojść do słowa Bożego. Do źródła żywota. Do źródła życia. Lebo ono naprawi naszą myśl. Bo ono naprawi nasze myśli. A tu adamowską sebaliutosną myśl. I to adamowskie samoużalającą się myśl. Tu przemieni na chrystowską myśl. Przemieni na myśl Chrystusową. A to jest myśl obetawa. I to jest myśl poświęcająca się. Ta myśl Chrystowa, ta nie lutuje samego seba. Ta myśl Chrystusowa, ona się nie użala sama nad sobą. Ta myśl Chrystusowa nie sposobuje to, że cuwam do zadu. Ta myśl Chrystusowa nie powoduje, że się cofam. Nie cofam do smrti. Nie cofam się do śmierci. Ale uwierzę jego słowo. Ale uwierzę w jego słowo. A to słowo ma zodwinie. I to słowo mnie podniesie. To słowo mi da nadzieję. To słowo da mi nadzieję. A to słowo ma dowiedzie do cieła. I to słowo doprowadzi mnie do celu. Boże słowo mówi. Boże słowo mówi, że przez mnohe ciężkości a przekrążki wojdziemy do Królestwa Bożego. Że przez wiele trudności i ciężkich chwil dojdziemy do Bożego Królestwa. Zbawielców sława nie czeka. Tych przegranych nie czeka chwała. Ale tych, którzy uwierzą skrze słowo, ale zyskają nową siłę. Ci, którzy przez słowo uwierzą, zyskają nowe oni siły. Dostaną nową siłę. Oni otrzymają nową lebo siłę. Oczekują na Gospodina. Bo oni oczekują na Pana. A ci, którzy oczekują na Gospodina. A którzy oczekują na Pana, nadobudają nowej siły. Otrzymują do tego naczynia nową energię, siłę. Znoszą się na perutiach jak orli. Wznoszą się jak orły. Beżą a nie ustają. Biegną i nie ustają. Ale to są ci, którzy oczekują. Ale to są ci, którzy czekają. Z Babelców sława nie czeka. Tych, którzy się poddają, chwała nie oczekuje. Ani ty nie śmiesz się poddać. I ty nie możesz się poddać. A ty jak się czujesz unaweny albo unawena żywotą. I ty, jeżeli się czujesz zmęczony albo zmęczona ty życiem. Potrzebujesz przyjść do niego. Potrzebujesz, aby przyjść do niego. A czujesz zawiedziony. Jeżeli czujesz się rozczarowany, zawiedziony. A myślisz, że jesteś niedobry. Jeżeli myślisz, że poszedłeś w niewłaściwym kierunku, wróć z powrotem. Tam, gdzie zboczyłeś z drogi. Wróć do tego źródła. A chodź równo górę. I idź tylko równo do góry. Za Panem. Patrz do góry. Na sprawcę i dokończyciela wiary. Na Pana Jezusa Chrystusa. Nie pozeraj się do zadu. Nie oglądaj się do tyłu. Wiesz, prečo sa nemáš obzerať do zadu? Wiesz, dlaczego masz się nie oglądać do tyłu? Lebo Pan tak mówi, że ja som twoja zadna straż. Bo Pan Jezus mówi, ja jestem twoją tylną strażą. Ty musisz dôverovať, že za tebou stojí tvoj Pán. Musisz ufać, że za tobą stoi twój Pan. On cię chroni. On cię chroni.
No tak na čo by si sa strachoval? Po co máš sa báť? Len tí sa strachujú v živote, ktorí nemajú istotu, že za nimi stojí Boh. Tylko ci boją się w swoim życiu, którzy nie mają pewności, że za nimi stoi nie Pan. Nie boj sa ani života. Nie bój się ani życia. A nie boj sa ani tých ťažkých životných zápasov. Nie bój się tych trudnych walk w życiu, lebo on cię wiedzie żywotą, bo on cię prowadzi przez życie, on idzie aj przed tobą, on idzie przed tobą, a idzie aj za tobą, i on idzie i za tobą jako tylna twoja straż. Halleluja. To jest nasza wiara. To jest nasza wiara. Preto sa musíme vrátiť k nemu. Dlatego musimy wrócić do tam, niego. Tam, gdzie si odbočila. Tam, gdzie zboczyłeś z drogi. Tam, gdzie si odišiel od Pana. Tam, gdzie odsunąłeś się od Pana. Wróć do niego. A chodź równo za nim. I idź prosto za nim. Lebo z Babelcov sława nie czeka. Bo tych, którzy się poddają, przegrywają, chwała nie oczekuje. A uciekają z żywota. Tych, którzy od życia uciekają. A uciekają od zápasów żywota. Oni uciekają od życiowych walk. To są babelcy, których sława nie czeka. To są ci poddani, przegrani, których chwała nie oczekuje. Chodź do Pana Jezusa. Wróć do Niego. Będziemy czytać słowo. Będziemy czytać słowo. Poproszę miłego brata. Poproszę miłego brata, aby przeczytał z proroka Ezechiela 47 kapitolu. Aby przeczytał słowo z 47 rozdziału, czytamy od wiersza pierwszego. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a wody spływały ku dołowi z podbocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokół drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały i były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. Rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. A gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od En-Gedi do En-Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego, i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do wydobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie, a owoc nie wyczerpie się. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Takim zwłaszczym, krasnym sposobem prehovára k nám toto Słowo Boże. Takim szczególnym, takim ciekawym sposobem to Słowo przemawia do nas. Mówi o tym, że wrócił ma ku dveriam domu. On mówi, że on wrócił nas, wrócił mnie do drzwi domu. Wiecie, to jest určitá symbolika toho. To jest taka szczególna symbolika w tym, gdzie Pan Ježiš mówi, że ja som tymi dverami do owczynca. Ona mówi o tym, co powiedział Pan Jezus, ja jestem drzwiami do owczarni.
hovorí o tom, že ten, kto prechádza týmito dverami, on mówi o tym, że ten, kto przez te drzwi przechodzi, bude žiť. Będzie žil. Lebo má dobrého pastiera. Bo má dobrego pastéra. Starostlivého Boha. Troskliwego Boga. Milujúceho nebeského Otca. Milujúceho, kochajúceho nebeského Ojca. Ktorý sa o neho stará. Ktorý troší sa o neho. Ale potrebuje prejsť dverami. Ale musí prejsť přes drzwi. Pán Ježiš hovorí, že kdokoľvek prechádza inokade ako dverami. I pán Ježiš mluví o tom, že jeżeli ktoś wejdzie jakkolwiek inaczej, jeżeli nie przez drzwi, tak je zlodej. On jest złodziejem. A zlodej nie wchádza na to, na nič iné, len aby kradol. A zlodej przychodzi tylko po to, żeby kraść. Aby niczył. Aby niszczyć. Aby wrażdził. I żeby zabijać. A pán Ježiš hovorí, vojdite tesnou bránou. I pán Jezus mluví, vejdite přes ťasnou bráme. Vojdite touto bránou, ktorou je sám pán Ježiš Kristus. Vejdite přes tou bráme, ktorou je sám pán Jezus Kristus. Viete, videl som nakreslený obraz. Videl taký obraz namalovaný. Širokej a úzkej cesty. Širokej i vonskej drogy. A videl som pri tej úzkej ceste. I videl pri tej vonskej ścieżce. Nejaký ujo tam sedel z batohom na chrbte. Siedział tam jakiś pan z plecakiem na plecach. A widział som, że tam płacze. I widziałem, że płacze. A pytał som sa swojej mamy, keď som ešte bol taký malý chlapec. I zapytałem swojej mamy, wtedy byłem jeszcze takim małym chłopcem. Że prečo płacze ten ujo tam? Pytałem, czemu ten wujek tam płacze? A ona mi hovorí, wiesz, on ma taki wielki batoh. Ona powiedziała, wiesz, on ma taki wielki plecak. A on by chcel prejsť tou úzkou bránou. I on by chcel prejsť přes tą wąską bramę. Ale ten veľký batoh mu nedovolí. Ale ten veľký bagaż, ten plecak mu nie pozwala. On by musel zložiť ten plecak dole. On by ten plecak musel zdjąć na dół. A prejsť cez tú bramę. I wtedy prejsť přes tą bramę. A ja som si tak myslel, aký je nerozumný ten ujo. Ja sobie tak myślałem, jaký nemądry jest ten wujek. Ja by som, keď chcem ísť tou úzkou bránou, ja by som ten plecak všetko zložil. Tak sobie myślałem, no, gdybym ja miał ten plecak i chciałbym przejść tą wąską bramę, to bym go zdjął i przeszedł. Ale prišiel čas aj v mojom živote. Ale prišiel też čas i v mojim życiu. Keď som aj ja stál pred tou úzkou bránou. Kiedy i ja stanąłem przed tą wąską bramą. A padla otázka v mojej duši. I zabrzmiało pytanie dla mojej duszy. Že prečo som si vyvolil tú úzku bránu. Že dlaczego wybrałem tą wąską bramę. Cez szeroką bránu prejdem a nikto si ma tam nie všimne. Mogę przejść przez szeroką bramę i tam nawet mnie nikt nie zauważy. A z tym plecakom môžem aj tancovať po tej širokej. I z tym plecakiem mogę tańczyć w tej szerokiej bramie. Ale tą úzką bráną. Ale przez wąską bramę. Wiedział som, że jak ja chcę nasledować Pana Jezusa Chrystusa. Ja wiedziałem, że jeżeli chcę naśladować Pana Jezusa Chrystusa. Tak ja sam musím zbawić tego wielkiego swojego batohu. To ja wiedziałem, że tego wielkiego bagażu muszę się pozbyć. A nikt nie wiedział, co jest w tym moim batohu, len ja a Boh. I nikt wcześniej nie wiedział, co jest w moim wielkim bagażu, tylko ja i Pan Bóg. A wiecie, ja wam prezradzim, co som mal w tym batohu. A wiecie, zdradzę wam, co było w tym plecaku. Po moim wielkim batohu som mal swoje wielkie hriechy. I w tym moim wielkim bagażu były moje wielkie grzechy. Lenže ja som tie moje hriechy veľmi lubil. Ale dlatego, że kochałem, lubiłem te swoje wielkie grzechy. A preto som ich nosił ze sobą. I dlatego nosiłem je ze sobą. Prekážali mi. One mi przeszkadzały. Oni ma ťažili. One ciążyły mi. Mnohokrát sa mi snívalo, že prišli pre mňa policajti. I sníło mi się niejednokrotnie, że policja przyszła po mnie. A potom sa mi snívalo, že prišli nejakí vrahovia a naháňali ma. A potom mi się śniło, že jacyś morderci prišli i gonili mnie. Nemal som pokoja. Nie miałem pokoju. Ale to bolo všetko, pretože som to nosil vo svojom batohu. Ale to všetko z tego powodu, že to nosiłem v tym svojim bagażu. Mal som veľa, veľa niepokoja v sebe. Miałem v sobie wiele niepokoju. Mal som veľké ambície. Miałem ambície wielkie. Ale mal som aj veľa niepokoju. I wiele niepokoju miałem. Mohol som sa rozhodnúť pre širokú cestu. Mogłem zdecydować się na szeroką drogę. Ale widział som na tom obrázku, jako na tom konci tej szerokiej ceste już horia plamenie pekla. Ale widziałem na tym obrazie, że na końcu tej szerokiej drogi już tam płoną piekielne płomienie.
A ja som povedal, ja nie chcę tam iść. I powiedziałem, nie chcę tam iść. A ja som začal takisto plakać. I zacząłem wtedy płakać. Wtedy, kiedy Bóg sa dotknął mojego serca. Wtedy, kiedy Pan Bóg dotknął mojego serca. Tak som povedal, Panie. Powiedziałem, Panie. Ja wiem, że z moimi grzechami nie mogę przejść. Wiem, że z moimi grzechami przez tą wąską bramę nie jestem w stanie przejść. Dlatego jest ta brana taka wąska. Dlatego ta brama jest taka wąska. Aby ukazało się, co jest w twoim sercu. Żeby objawiło ci, co jest w twoim sercu. Aby się objawiło, co jest w twoim batohu. Żeby się objawiło, co jest w twoim bagażu. Mnogi ludzie chcą iść za Panem Jezusem. Wielu ludzi chce iść za Panem Jezusem. A ten batoh swojej minulosti nigdy nie wybali. I tego bagażu swojej przeszłości nigdy nie wypakują. Nigdy nie wyznają swoje grzechy. Nigdy nie wyznają swoich grzechów. Otrząsą z minulosti jako kura z prachu. Otrząsą się ze swojej przeszłości tylko tak jak kura z prochu i próbują iść dalej. Ale to nie jest rozwiązanie. Ale to nie jest rozwiązanie. Ty się potrzebujesz zbawić swojej minulosti. Musisz pozbyć się swojej przeszłości. Lebo ten, kto się nie zbawi swojej minulosti. Bo kto się nie pozbędzie swojej przeszłości. A w przytomności ma batoh swojej minulosti i na plecy. W tej chwili ma bagaż swojej przeszłości na plecach. Tak. Zniszczy si swoją przyszłość. Zniszczy w ten sposób swoją przyszłość. Ty potrzebujesz wyznać swoje grzechy. Nie musisz wyznać swoich grzechy. Ak niekto mówi, że on jest sprawiedliwy a dobry. Jeżeli ktoś mówi, że jest dobry i sprawiedliwy, sam siebie oszukuje a nie w nim prawdy, i nie ma w nim prawdy. Ale ten, kto wyzna a opuści grzech, ale ten, kto grzech wyzna i opuści, dojdzie k miłosierdzieństwu. Dojdzie do miłosierdzia, ty osiągnie miłosierdzie. Musisz zrzucić ten bagaż. A nie chcesz pokazać swoją przyszłość. Jeżeli nie chcesz zniszczyć swojej przyszłości. A to, co jest najdłożejsze. I tego, co jest najważniejsze. Aby się nie zniszczył swój wieczny żywot. Żebyś nie zniszczył swojego wiecznego tak życia. Potrzebujesz złożyć swoje grzechy. Musisz zdjąć z siebie te swoje grzechy. Potrzebujesz wyznać swoją minulość. Musisz wyznać swoją przeszłość. Wszystko to, co się do tego batohu na i wszystko to, do czego napchałeś do tego bagażu. Musisz to wyjąć na zewnątrz. Musisz przyjść do Pana Jezusa. Zobaczyć Chrystusa, który cierpi. Tego baranka Bożego, który zdejmuje grzech świata. I powiesz mu, Panie, daj dole aj te moje grzechy. Zdejmij ze mnie również te moje grzechy. Nie grzech świata, ale nie tylko grzech świata, ale mój grzech. O Panie, ja to dawam sem na krzyż. Panie, tutaj na krzyż to kładę. Wszystkie moje zbłądzenia. Wszystkie moje fałszywe myśli. Wszystkie moje podłe skutki. Wszystkie wredne uczynki. Wszystko to ci wyznaję. Oddawam ci to, oddaję ci to, Panie. Oczyści ma. Oczyć mnie. Oslobodź ma. Uwolnij mnie. Nie wiesz dać dole ten plecak len pod krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. Nie jesteś w stanie się pozbyć tego plecaka tylko pod krzyżem Pana Jezusa. Chodź Jezusowi. Chodź do Jezusa. Wyznaj mu swój grzech. Wyznaj mu swój grzech. Wrac k niemu. Wróć do niego. Są niektórzy ludzie, którzy idą za Panem. Są tacy ludzie, którzy idą za Panem. A nosia swój batoh. I noszą swój bagaż. Przyszła za mną jedna sestra. Przyszła do mnie pewna siostra. Było to u nas w Komarnie. To było w Komarnie. A mówi, brat Aleksander, mógłbyś się pomodlić za moją chrbticę. I ona mówi, bracie Aleksandrze, mógłbyś się pomodlić o mój kręgosłup? Ja sam ją pierwszy raz w życiu widział. Pierwszy raz w życiu ją widziałem wtedy. A mówi, sestra moja, ciebie chrbtica boli, a grzechy cię nie boli. I mówię, siostro, ciebie kręgosłup boli, a grzechy cię nie bolą? A ona mówi, o, taka przekłapiona. Ona była taka zaskoczona. Jakie grzechy? Jakie grzechy? A mówię, a co ty, nie masz grzechy? I ja mówię, a co ty, nie masz grzechów? Ja nie mam grzechów. No, nie mam grzechów. A ty si ani nie była grzeszna? Ty nie byłaś nigdy grzeszna? A ona naraz mówi, Nie, ja som nebola hriešná. Nie byłam grzeszna. Hovorím, no ale Pán Ježiš bol poslaný na to, aby spasil svoj ľud z jeho hriechu. No ale ja mówię, Pán Ježiš bol poslaný tutaj, żeby zbawić svoj ľud od jego grzechów.
A ty nie masz grzechów? A ty nie masz grzechów? A ty ja nie miała grzechów? Nie miałaś grzechów? Że nie, wszyscy mnie ubliżowali. Nie, zawsze mi ludzie dokuczali, mi szkodę wyrządzali, ale ja nikomu szkodę nie wyrządzałam. Także ty nie masz grzechów. A więc ty nie masz grzechów? A ona, że nie. Nie. A boli cię chrbtica? A kręgosłup cię boli? No, że ten ma boli. No, ten mnie boli. Ja się za twoją chrbticę nie będę modlił. Ja się nie będę modlił o twój kręgosłup. A ty nie znajdziesz to, że jesteś grzeszna. Jeżeli ty nie znajdziesz, nie stwierdzisz, że jesteś grzeszna. Tak się pytam, co ty tu u mnie gledasz? Pytam się, czego ty oczekujesz ode jak mnie? Jak ty samowiec sam dostała? Jak ty w ogóle tu dotarłaś do mnie? Ja są jeszcze takich świętych ludzi, tu nie ma jako ty. Jeszcze takich świętych ludzi, jak ty tutaj u siebie nie miałem. A Pan Jezus przyszedł spasić grzeszników. A Pan Jezus przyszedł zbawić grzeszników. A ty jesteś święta, ty nie masz grzechy. Ty jesteś święta, nie masz grzechów. Pozerała się na mnie. Patrzyła na mnie. A mówię, wiesz co? I powiedziałem, wiesz co? Wiesz, skądiaľ si prišla? Wiesz, skąd przyszłaś? Możesz stadiaľ aj odísť. I możesz tam wrócić. Ja sa za teba modlím, nebudem. Ja nie będę się o ciebie modlił. Ale ak prídeš na to, že si stratený hriešnik, ale jeżeli stwierdzisz, że jesteś zgubionym grzesznikiem, a ti Boh otvorí oči, jak Pan Bóg otworzy ci oczy, że masz kopec hriechu, że masz całą górę grzechów, tak wtedy, choć aj o północy budziesz dzwonić, i wtedy ja nawet jeżeli o północy zadzwonisz, że ci otworzę, a budem sa s tebou modlić. I będę się z tobą modlił. A potem sa budem aj za twoją chrbticę. A potem pomodlę się też o twój kręgosłup. Ale ak ty nie masz hriechu. Ale jeżeli ty nie masz grzechów, tak nie wchodź za mną, chodź za tym pediatrą ci. Jeżeli ty nie masz grzechów, to idź za lekarzem, który kręgosłupami się zajmuje. Ja nie som doktor, ja nie som doktor jaj boli. Nie, ja nie jestem doktor jaj boli, czyli oboli. Ja prowadzam ludzi ku Chrystusowi. Ja prowadzę ludzi do Chrystusa. A kiedy złożysz swoje grzechy, złożysz aj swoje niemocy. I jeżeli zdejmiesz swoje grzechy, to zdejmiesz też swoje choroby. A cię boli ale twoje choroby, a nie boli cię twoje grzechy. Jeżeli bolą cię tylko twoje choroby, ale nie bolą cię twoje grzechy, tak to jest velmi pomylony stan. To ten stan jest zupełnie pomylony. A takich chrześcijan jest wiele. I takich chrześcijan jest wielu. Którzy idą. A Panie daj to. Panie daj to. A wiecie, oni Pana Boga mają jako automat na kawę. I oni traktują Pana Boga tak jak automat do kawy. Pozór na automat. Przychodzą do automatu. Co? 2 euro. 2 euro? Wszak minule to było jeszcze len 80 centów. Ostatnio było 80 centów. No, ale dobre, Panie Boże, dam Ci to. Dobra, dam Ci, Panie Boże. A stlačia enter. I nacisną enter. A potem mają to, co chcą. A później mają to, czego chcieli. Pan Bóg nie jest automat. Pan Bóg nie jest automatem. Nie to, że Ty mu nieco dasz. To nie jest tak, że Ty dasz mu coś. A on ci nieco da. I on ci coś da. Pan Bóg nie jest obchodny partner. To nie jest partner w biznesie, to nie jest sklep. Ty nie możesz z Bogiem jednać jako z obchodnym partnerem. Ja ci toto, a ty mnie toto. Nie możesz negocjować z Bogiem jak z partnerem w biznesie. Ja zrobię to, a ty zrobisz to. Wiesz, to jest Bóg w twoim życiu. Wiesz, kim jest Bóg w twoim życiu? To jest twój ojciec. To jest twój ojciec? Twój łaskawy, milujący ojciec. To jest twój pełen miłości, kochający ciebie ojciec. A tak cię miłował. I on cię tak ukochał. Że swojego jednorodzonego syna dał Pana Jezusa. Że dał swojego jednorodzonego syna Pana aby Jezusa. Aby najpierw cię spasił z twoich grzechów. Aby cię najpierw zbawić z twoich grzechów. A potem? A później? Uzdrowił twoje niemocy. Uzdrowił twoje słabości. Lebo w jego ranach. Bo w jego ranach. Jest aj nasze uzdrowienie. Jest również nasze uzdrowienie. Halleluja. Teda to jest ten základ. A więc to jest fundament? Abyśmy byli oslobodzeni od swoich grzechów. Żebyśmy byli uwolnieni od swoich grzechów? A niekto to nie przeżył dosłownie. I jeżeli ktoś w sposób dosłowny tego nie przeżył, a przeszedł niekadial i nakadial, i przeszedł skądś dokądś,
No tak on ma ten batoh ze sobą. To ma ten bagaż ze sobą. Wiecie, kolko chrześcijanów po 20 rokach swojego chrześcijaństwa przyjdą za mną? Wiecie, ilu chrześcijan po 20 latach swojego chrześcijaństwa przychodzą do mnie? Niektórzy po 70 rokach. Niektórzy po 70 latach chrześcijaństwa przyjdą za mną. Przyjdą do mnie. A mówię, i mówią: mam batoh. Mam bagaż. Ciężar. Chcecie jeden przybieg? Chcecie jeden przykład? Zawolali ma do jednego zboru. Zaprosili mnie do pewnego zboru, gdzie była żyła jedna modlitewnica. W którym żyła pewna taka modlicielka. Roki sam modlila horliwo modlila. Przez lata modliła się bardzo gorliwie się modliła. Ale kiedy miała 90 roku. Ale kiedy miała 90 lat. Nieco przez 90. Trochę więcej. Naraz zaczęła widzieć wszelijakich demonów. Nagle zaczęła widzieć demony. Zaczęli się jej zjawować czerci. Diabeł zaczął się jej objawiać. A jednoducho bracia starsi zbore byli gotowi z toho, że jak je to możliwe? I bracia byli ugotowani. Oni powiedzieli, jak to jest możliwe? Modlili się z nią. Modlili się z nią? Służyli jej. Usługiwali jej? Nadalej. Nic to nie stało. Nic się nie działo. Nic nie pomagało. Mala strachy. Ona bała się? Kryczała w nocy. W nocy krzyczała? Bo przychodzili ci zli preniu. Bo zły przychodził do niej? A tak starsi zboru przyszli za mną. I starsi zboru przyszli do mnie. A mówię, brat Aleksander. I powiedzieli, bracie Aleksander. Wiesz, to jest dla nas tak niepochopitelna. Wiecie, to jest tak niezrozumiała rzecz dla nas. Ona była gorliwa nasledowniczka Pana. Ona była gorliwą naśladowczynią Pana Jezusa. Ona była prwa, która kiedy była modlitwa, ona była pierwszą, która się modliła. A teraz? I teraz? My tomu nie rozumiemy. Nie rozumiemy tego. A ja som im povedal, nie rozumiecie tomu preto. A ja mówię, dlatego tego nie rozumiecie. Lebo sa dívate len na to, čo vidia ľudské oči. Bo wy widzicie, patrzycie tylko na to, co widzą ludzkie oczy. Gdybyście widzieli to, co widzi Bóg. Gdybyście zobaczyli, co Bóg widzi w życiu tej niewiasty, w ogóle byście się nie dziwili. Ale braciank, to jest nasza świata siostra. Bracie Aleksander, to jest nasza święta siostra. Ja tomu mówię, wierzę. No ja wierzę w to. Ale ma nieco w batohu. Ale coś ma w tym swoim bagażu. Prečo prichádzajú démoni a diabli? Po co diabeł i demony przychodzą? A napadają ją. I atakują ją. To jest niemożliwe, bracie. To jest niemożliwe, bracie Aleksandrze. Tak som si dohodol czas, kiedy przyjdę. A więc umówiłem się z nimi na określony było czas. Było to jednej innej krainie. To było zupełnie w innym regionie. Prišiel som do tej miestnosti, kde ležala táto staručka sestra. Pojechałem do tej miejscowości, gdzie ta staruszka siostra leżała. A keď som vošiel do jej príbytku. I kiedy wszedłem do pomieszczenia, gdzie była. Bola plná miestnosť, bola modlitevníkov, ktorí sa za ňu modlili. Tam było wokół niej pełno ludzi, którzy modlili się o nią. Pozrel som sa na sestru. Popatrzyłem na tą siostrę. A hovorím týmto modlitevníkom. I mówię tym wszystkim, którzy się modlili. Buďte taky dobrí, vyjdite von z tejto miestnosti. Bądźcie uprzejmi, opuśćcie to pomieszczenie. Idźcie niekde do vedľajšej miestnosti. Usiądźcie w pomieszczeniu obok. Ja chcę z touto sestrą hovoriť z oči w oči. Ja z tą siostrą chcę rozmawiać w cztery oczy. Posłuchli, wszyscy odišli. Usłuchali, wszyscy odeszli. Prišiel som k posteli tejto sestry. Podszedłem do łóżka tej siostry. Videl som ju utrápenú, usužovanú. Widziałem ją strapioną i zmęczoną. A hovorím jej, sestra moja. I powiedziałem do niej, siostro. Povedz mi tú vec, ktorú si nikdy nikomu nevyznala. I powiedziałem jej, o tej rzeczy mi powiedz, której jeszcze nigdy nikomu nie wyznałaś. W tym momencie sa rozplakała. Ona w tym momencie rozpłakała się. A zaczęła mi rozprawę. I zaczęła opowiadać. A mówiła, kiedy som mala 13 roków. I powiedziała, kiedy miałam 13 lat. Nieco sa stalo w moim życiu. Coś wydarzyło się w moim życiu. Nigdy som to nikomu nie powiedziała. Nigdy tego nikomu nie powiedziałam. Ja som sa rozhodla służyć Panu. Zdecydowałam, aby służyć Panu. Ale teraz przychodzi diabeł. Ale teraz diabeł przychodzi. A on mi mówi, ty masz nieco w tym batohu, co patrzy mnie. I on mówi, ale ty w swoim plecaku masz coś, co do mnie należy. A trápi ma. I męczy mnie. A hovorím, preto ma poslal Pán Ježiš,
aby si to mnie wyznała. I ja mówię, Pan Jezus po to mnie posłał do Ciebie, żebyś mi to wyznała. Nie bój się. Nie bój się. Odowzdam to Panu Jezusowi. Oddam to Panu Jezusowi. A ta to sestra z dziecka wyznawała grzech. I ta siostra z dzieciństwa wyznała grzech. A ten to grzech ją prenasledował cały żywot. I ten grzech prześladował ją przez całe jej życie. Mówił som jej, że je niekto, kto za ten to grzech zapłacił. I powiedziałem jej, że jest ktoś, kto za ten grzech zapłacił. A mówił som jej, że Pan Jezus jej go odpuszcza. I powiedziałem jej, że Pan Jezus jej wybacza ten tak grzech. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Odpuszczam ci twój grzech, a na twoją winę więcej nie wspomnę. Twój grzech wybaczam i twojej winy nigdy nie wspomnę. Ta żena zaczęła płakać. Ta niewiasta zaczęła płakać z radości. Pomazał som ju olejem. Pomazałem ją olejem. Prikázal som duchu nemoci, aby ustúpil. Nakazałem temu duchowi choroby, żeby odszedł. Najpierw była duchownie uzdrowiona. Najpierw duchowo była uzdrowiona. A potem była i fizycznie. A później była i fizycznie uzdrowiona. A ta sestra po moim odchodzie wstała z posteli. I ta po moim odejściu ta siostra wyszła z łóżka. A radovala sa. I cieszyła się. A chválila Boha. I chwaliła Boga. Była oslobodzona. Była uwolniona. Widzicie, ona jak przeszła tą úzką bráną. Ona w jakiś sposób przeszła przez tą wąską bramę. W zborze ją przyjęli. Powiedziała swoje świadectwo. Ona opowiedziała swoje świadectwo. Ale nie miała istotu odpuszczenia jednego grzechu. Ale nie miała pewności wybaczenia jednego grzechu. Aż do końca swojej i doszła do końca swoich możliwości. A tam Pan dał miłość. I tam Pan okazał łaskę. Gdzie swojemu służebniku zjawił, że prečo ta sestra sa tak dotrápi. W ten sposób, że objawił swojemu słudze, dlaczego ta siostra się tak męczy. W imieniu Pana Jezusa som je zwestoval odpustenie a oslobodenie. W imieniu Pana Jezusa ogłosiłem jej uwolnienie i wybaczenie. A potem jeszcze żyła skoro do 100 roku. I prawie do 100 lat jeszcze żyła. Taka była szczęśliwa, że nie wiedziała ani zomrzeć. Była taka szczęśliwa, że nie potrafiła umrzeć. Widzicie, co spowoduje, kiedy są dole zdjęte nasze grzechy? Nie widzicie, co powoduje, jeżeli nasze grzechy są zdjęte, zrzucone? Bolsom przy zomierającej jednej żenie. Byłem przy pewnej niewieście, która umierała. Lekarze ma nie chcieli puścić k niej, ponieważ córka ma tam dowiedla. Lekarze nie chcieli mnie dopuścić do niej, ale jej córka mnie tam przywiozła. A powiedali, ta żena ma 5 minut żywota. I oni powiedzieli, zostało jej 5 minut życia. A ja som powiedział, ale ja som pastier, ja som duszpastier. Ale ja im powiedziałem, jestem pastorem, jestem duszpasterzem. Tak powiedali, dobre, si par minut żywota, co ma, tak macie maksymalnie 3 minuty. Okej, zgodzili się, ale z tych ostatnich minut jej życia masz maksymalnie 3 minuty. A ja som wiedział, że za 3 minuty ma być ta to żena, która była ateistka, nie znaj Boh, ma się obrócić. Ja wiedziałem, że przez te 3 minuty ta nieznająca Boga ateistka ma się nawrócić. Daj si teraz otázku, keby si bol postavený, alebo postavená do tej sytuacji, że za 3 minuty masz dowieść Panu Jezusowi człowieka, a potem cię lekarze chytia a wystrzcia won, a aby ten człowiek był spasený, co by si za te 3 minuty robił? Zadaj sobie pytanie. Jeżeli wiesz, że za 3 minuty lekarze wyrzucą cię na zewnątrz, trzeba człowieka, ateistę doprowadzić do Boga, co byś zrobił w takim momencie? Córka płakała, mówi. Córka płakała i mówiła. Ja się modliła za swoją mamiczkę, a teraz tam dają len 3 minuty, a moja mamiczka musi zainąć. I ona mówiła, ja się modliłam o swoją mamę, a teraz dają nam 3 minuty i moja mama ma zginąć? A mówię, nie bój się, powiedziałem, uspokój się, nie bój się. Co nie jest możliwe u człowieka, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga wszystko jest możliwe. A tak nas obliekli do takich skafandrów. Ubrali nas w takie skafandry.
A kiedy som prišiel k tomu zomierajúcemu. I kiedy podszedłem do tej umierającej. A ona mala maski na sebe. Ona miała na sobie maski i było widać, że tylko te urządzenia utrzymują ją przy życiu. Pytam sa, dcery, jak sa volala tvoja matka? Pytam, jak twoja mama ma na imię. A ona hovorí Mária. Mária. A tak sme prišli k nej. Podeszliśmy do niej. Táto zomierajúca žena pozrela na mňa. Tá umierająca neviasta popatrzyła na mnie. Nigdy ma nevidela predtým. Ona nigdy wcześniej mnie nie widziała. Povedal som jej. Povedziałem jej. Pán Ježiš ma poslal k tebe. Pán Jezus poslal mnie do ciebie. Wiesz, kto je Pán Ježiš? Wiesz, kim jest Pán Jezus? A on ma kývla. Áno. Kývala głową, tak. A to ti odkazuje. I to ci przekazuje. Że ci wszystkie twoje grzechy odpuszcza. Że wybacza ci wszystkie twoje grzechy. Od twojego narodzenia. Od twojego urodzenia. Wszystkie są ci odpuszczone. Wszystkie masz wybaczone. Nie bój się. Nie bój się. Zapłacona jest twoja wina. Twoja wina, dług został spłacony. A już więcej nigdy ci nie będzie przypominać twoich grzechów już nigdy nikt ci nie przypomni. Jak som to povedal? Kiedy to powiedziałem? Zaczęła slzyć, tiekli jej slzy. Łzy zaczęły ciec jej z oczu. Widział som wiarę w jej oczach. Zobaczyłem wiarę w jej oczach. A widział som, ako sa rozšírili jej źrenice. Widziałem, jak jej źrenice poszerzyły się od radości. A hovorím, i powiedziałem, chcesz przyjąć do swojego serca powołać Pana Jezusa. Zapytałem, czy chcesz zaprosić do swojego serca Pana Jezusa? A ona kiwla. Kiwnęła głową, że tak. Hovorím, ja sa budem modlić w twoim imieniu. I powiedziałem jej, w twoim imieniu będę się modlił. Wszystko to, co ja sa budem modlić, to jest twoja modlitba. I powiedziałem, wszystko, co ja będę mówił, to jest twoja modlitwa. Dziękuję ci, Panie Jezu, że si zomrel za mnie na krzyżu, że umarłeś za mnie na krzyżu, że si mi odpustil všetky moje hriechy, że wybaczyłeś wszystkie moje grzechy. A dziękuję ci, że si ma spasil. I dziękuję ci, że mnie zbawiłeś. A już teraz są twoja. Już jestem twoja. Na wieki są twoja. Jestem na wieki twoja. Amen. Amen. A lekarz ma chytil za rameno. I lekarz chwycił mnie za ramię. A już ma i brał precz. I wyprowadził mnie na zewnątrz. Córka mala aj radosť, aj smutok. Córka miała i radość i smutek. A hovorím, nechaj Ducha Svätého pracovať. Powiedziałem, pozwól Duchowi Świętemu pracować. Prišla na druhý deň. Przyszła następnego dnia. A matka žiarila. I matka promieniała. Radosť mala v tvári. Miała na twarzy radość. Pokój. Pokój. A hovorí cerke. I powiedziała do córki. Prišla si mi prečítať z Božieho slova. Prišlaš mi prečítať coś z Biblii? A ona hovorí, áno, mama, počkaj, nie ti prečítam. I ona powiedziała, tak, mamo, začekaj, vkrótce ti prečítam. Ešte 3 týždne. Ešte 3 týdne. Čítala jej z Božieho slova. Čítala jej z Biblii. A táto matka s úsmevom odišla do večnej slávy Božej. I ta matka z uśmiechem odeszła do wiecznej Bożej chwały. Widzicie, lekarze mówili 5 minut. Nie, lekarze mówili 5 minut. Ale tam, gdzie jeszcze Bóg da swoją siłę. Ale tam, gdzie Pan Bóg da swoją siłę. Swoją miłość. Swoją łaskę. Jeszcze 3 tygodnie. Jeszcze 3 tygodnie. Przyjmowała tu Bożą strawę. Przyjmowała ten Boży pokarm. A potem odeszła z uśmiechem. A potem z uśmiechem odeszła. Wszyscy ludzie widzieli, że ona się uśmiecha. Wszyscy ludzie widzieli, że ona się uśmiecha. Wiecie, uśmiechnięty człowiek w trumnie to jest nieuwierzytelne. Wiecie, uśmiechnięty człowiek w trumnie to jest nie do uwierzenia. A ludzie wszyscy mieli świadectwo. A wszyscy ludzie mieli świadectwo. Jakie są to wielkie rzeczy? Jakie wielkie rzeczy to są? Jakie to nadherne? Jakie to jest niezwykłe? Kiedy się nam ten batoh wyprazni? Kiedy ten bagaż zostanie opróżniony? A my już jesteśmy oswobodzeni od swoich grzechów. Jesteśmy uwolnieni ze swoich grzechów. Halleluja. Jak niekto nie ma tu to istotu. Jeżeli ktoś nie ma tej pewności. Tak było powiedziane temu to Bożemu mężowi, wrać za drzwiami. Do tego Bożego męża było powiedziane, wróć do tych drzwi. Chodź spęd do drzwi. Wróć do drzwi. A on przyszedł do tych drzwi. I on przyszedł do tych drzwi. A wiecie co widział? I wiecie co zobaczył? Że spod prachu
wywierała woda. Że spod progu wypływała woda. Wywierała czysta, nadherna woda. Wypływała czysta, piękna, jak kryształ woda. A nameral ten sługa Boży nameral 1000 lakciów. I mieru. Ten Boży sługa odmierzył miarą 1000 łokci. A ta woda była taka płytka. I ta woda była taka płytka, że akurat len tak po członki. Ledwie pod kostki sięgała. A wszędzie była taka mała płytka woda. I wszędzie ta woda była taka mała płytka. Bardzo mnie zaujęło to číslo 1000. Ta cyfra 1000 mnie zainteresowała. Wiecie, co jest to za číslo? Wiecie, co to jest za cyfra? To je číslo plnosti. To jest cyfra pełności. Ale aj číslo plnosti je aj 10. Ale cyfrą pełności też jest 10. Aj číslo aj 100. I 100. Ale aj 1000. Ale również i 1000. A rozmyślałem, co to znaczy. Nie myślałem, co to znaczy. Że kiedy my przejdziemy tymi drzwiami, że kiedy przejdziemy przez te drzwi, Bóg ma taką wielką cierpliwość z nami. Pan Bóg ma tak wielką cierpliwość z nami, aż 1000 łokci nam namera, że odmierzy nam aż 1000 łokci, abyśmy w tych małych wodach dokazali chodzić, żebyśmy nauczyli się w tej płytkiej wodzie poruszać. Bóg ma cierpliwość. Pan Bóg ma z tobą cierpliwość. To číslo 1000 mówi o tym, że on ma wiele cierpliwości. To ta cyfra 1000, ona mówi, że Pan Bóg ma wiele cierpliwości dla ciebie. Musi ci powiedzieć, że Bóg ma większą cierpliwość z tobą, jako ty sam. Pan Bóg ma większą cierpliwość dla ciebie, niż ty sam dla siebie. A to jest to 1000. I to jest ten 1000. On ma czas. On ma czas? Abyś ty iśiel za nim. Żebyś poszedł za nim. Abyś go poznawał. Żebyś go poznawał. Tych 1000 łokci ciecienia tej Bożej wody. Przez 1000 łokci płynięcia Bożej wody. On ma czas, aby zapremieniał twój charakter. On ma czas, żeby twój charakter się zmieniał. A on wie, że nie będzie wszystko hnieć premienione. On wie o tym, że to nie wszystko naraz się zmieni. Ale on ma cierpliwość. Ale ma cierpliwość. On ma taką łaskę k ciebie. On ma taką miłość do ciebie. Ty to nie wiesz pochopić. Nawet nie jesteś w stanie tego ogarnąć. A potem zrazu woda po kolana. A potem od razu woda pod kolana. A znowu 1000 łokci. I znowu 1000 łokci. Zase cierpliwość Boża. Znowu Boża cierpliwość. Bóg nas wnara do swojej miłości. Bóg zanurza nas w swojej miłości. On nas wedzie w tym swoim wyuczowaniu. On prowadzi nas w tym swoim nauczaniu. A ma wiele cierpliwości. I ma dużo, dużo do nas cierpliwości. Ja są kiedyś robił majstra uczniom. Kiedyś byłem mistrzem dla uczniów. A mal som takého veľmi milého, vzácného riaditeľa, na ktorého si vždycky s veľkou láskou spomínam. I miałem takiego przełożonego, o którym zawsze z wielką wdzięcznością myślę. Ale on mal také srdce pre postihnutých ľudí. Ale on miał serce do związanych ludzi. A vždycky išiel do tych pomocnych szkół. I zawsze szedł do szkół specjalnych. A wolał odtiaľ chłopców, aby przyszli do naszego uczelnia, aby się uczyli za automechaników, za zamoczników, za elektrykarów. I zawsze tych opóźnionych chłopców zapraszał do naszej szkoły, żeby uczyli się za mechaników samochodowych, za budowniczych, za elektryków. To on był jedyny riaditeľ na Slovensku, który robił te rzeczy. To był jedyny dyrektor na Słowacji, który takie rzeczy robił. A tyto chłopcy mali w papierach napisane posudok, lekarski posudok, że są na granicy debility. I ci chłopcy mieli zawsze w tym wypisie od lekarza stwierdzenie, że są na granicy upośledzenia. Wiecie, to dosłowa tak to, jako som powiedział, tak to mali napisane. Dosłownie było tak napisane, na granicy debilizmu.
A predo mnou, čo bol majster, i mistrz, on bol neveriaci človek. Mistrz, ktorý bol přede mnou, bol nevěřícím človekom. A on hneval sa na toho riaditeľa. I hneval sa na tego šéfa, na tego direktora. A hovorí, samých debilov mi sem nosí tento. I mówi, ciągle samých debili mi tu přinosí. A ja z tohoto mám niečo urobiť. I ja z nich mám coś zrobiť. On nenávidel tých chlapcov, nenávidel tých chlapcov. Pán Boh ma postavil do tohoto prostredia. I v tým środowisku Pán Boh mne postavil. Viete, čo som urobil? Viete, co zrobiłem? Najprv som si tých chlapcov zamiloval. Najpierw pokochałem tých chłopców. Tak som sa díval na nich ako na svojich synov. Patrzyłem na nich, jakby byli moimi synami. Každého som objal. Každého objąłem. A hovorím, neboj sa, bude z teba dobrý odbor. Mówię do niego, nebuj się, będziesz dobrym fachowcem. Spomínam si ako jeden z nich. Taký bol šťastný, že ten majster ich má tak rád, ako vlastný otec. I pripomínam sobie jedného, on bol taký šťastný, že ten mistrz kochal go tak, jak vlastný otec. Taký bol usmiatý, taký bol šťastný. Usmiechnutý, šťastný. A hovorím mu, prosím ťa, Karol, správ, teraz budeme sa učiť značkovať, body robiť na plech. I ja mówię do niego, jak miał na imię? Karol. Będziemy teraz znaczyć, zrobimy punkty na blasze. A kiedy urobimy tak to ciaru. I kiedy zrobimy linię w ten sposób. A potem tak to na krzyż. I później na krzyż. Tam, gdzie sa tieto dwie ciary stretávajú. Tam, gdzie te dwie linie się spotkają. Tam położymy jamkar. Tam położymy punktak. A zodwigniesz kladivo. Podniesiesz młotek. A buchniesz. I uderzysz. Dobre? Okej? Okay? Dobre, sudru majster. Dobrze, mistrzu. Był taki uśmiechnięty. No tak skus. Spróbuj. Tu masz krzyżyk. Tu masz krzyżyk. A on chycił, położył. Chwycił, położył, uderzył. Centymetr wedla. Centymetr obok. Mówię. No widzisz, że si to tu wedla dal, to nie tam, to tu, gdzie sa spajają te... Widziałeś, że zrobiłeś to obok, tu, gdzie się łączą te dwie linie. Ale nie bój się, ty si szikowny, ty to dokażesz. Ale nie bój się, ty jesteś zdolny, zrobisz to. Dobrze, sudru majster. Dobrze, mistrzu. Chwycił. Bam. Uderzył. A już o 2 milimetry bliżej, już ale to było wedla. 2 milimetry bliżej, ale ciągle obok. No, ja som nemal tých 1000 jach nameraných. Viete, nie miałem vtedy tego 1000 łokci odmierzonego. Ale tak som prosil pána, pane, pridaj mi trpezlivosť. Ale prosiłem, pane, pomnóż mi cierpliwość. Nigdy som im nepovedal, že ty blbec. Nie powiedziałem nigdy, ty błaźnie. Alebo ty neschopný. Albo niezdolny. Tak som povedal. Stále je to lepšie. Už je to lepšie. Už to bude. Ciągle mówiłem, już jest lepiej. Prawie to zrobiłeś. Zawsze go zachęcałem. A wiecie, keď končili títo chlapci, i kiedy ci chłopcy kończyli, po 3 rokoch kończyli túto školu, po 3 latach swoją edukację, tak na pracoviskách sa bili za týchto chlapcov. Oni to hovorili, týchto chceme z tejto dielni. To zakłady pracy bili się o tych chłopców. Z tego zakładu, z tego warsztatu chcemy chłopców. Keby nie było, bywało tej trpezliwości mojej. I gdyby tej cierpliwości nie wystarczyło. Nigdy by z nich nie byli odbornicy. Nigdy z nich nie byliby fachowcy. Wiecie, co robi z nas te nadherne Božie deti. Viete, co činí z nás te cudovné Bože deti? Božia trpezlivosť. Božia cierpliwość. Keby Boh nebol trpezlivý voči nám, ani jeden z nás by sme tu nesedeli, ani ja by som tu nebol. Gdyby Pán Bóg nie był cierpliwy w stosunku do nás, ani jednego z nás by tu nie było, ani mnie by tu nie było. Preto tých 1000 lokti. Dlatego 1000 lokti. To je tá Božia trpezlivosť so mnou a s tebou. To jest Božia cierpliwość dla ciebie i dla mnie. Cieszę się z tego, bracie, siostro. Ja z tak cieszę. Ja z tego tak się cieszę. Ja by som już takiego człowieka, jako som ja, już dawno by som ho posunul niegdzie indziej, a powiem, chodź niegdzie do krawina robić, albo ja nie wiem gdzie, ale
to ty już nie możesz być moim sługą. Gdybym nie spotkał takiego człowieka jak ja, dawno bym go wyrzucił, bym powiedział, możesz gdzieś tam po Boże pracować, ale nie chcę takiego człowieka jak ty. A Bóg preca ma cierpliwość. Pan Bóg jednak ma cierpliwość. A z ciebą ma cierpliwość. I dla ciebie ma cierpliwość. A on cię wedzie. I prowadzi cię. Lebo ty, którzy są wedzeni Duchem Świętym. Bo ci, którzy przez Ducha Świętego są prowadzeni, synowie, ci są synami i córkami Bożymi. Alleluja. Miłość Boża. Tylko łaska Boża. Tylko Jego łaska i cierpliwość. Żeśmy wszyscy jeszcze nie zginęli. A potem namierzał dalszych tysiącach. Potem odmierzył kolejny 1000 łokci. A wiecie, woda nie idzie do kopca. Wiecie, woda nie płynie pod górę. Ale woda zawsze idzie wodorowo. Ale woda zawsze idzie według poziomu. A to jest właśnie obraz naszego duchownego rastu. I to jest obraz naszego wzrostu duchowego. Kiedy my idziemy przez te dwere, kiedy wchodzimy przez te drzwi, tak nasz ten duchowny rast. To nasz duchowy wzrost jest po kostki. Bóg nas wychowawa. Pan Bóg nas wychowuje. Uczy nas wierności, a laskę. Uczy nas wierności, miłości. Uczy nas tomu, abyśmy wyznali swoje grzechy. Uczy nas tego, żebyśmy grzechy wyznali i zostawili. A uczy nas, jak go mamy miłować, a komu mamy dôverować. I uczy nas, jak go mamy kochać i jak mamy mu ufać. A potem rastiemy. A później wzrastamy. Ale posłuchajcie się, kiedy już są po kolana. Ale zobaczcie, kiedy już jesteśmy pod kolana w wodzie. Akośmy rasli. Jak rośliśmy? No smerą dole. W dół. Nie górę. Nie do góry. Duchowny rast to nie jest smerą górę. Duchowy wzrost nie jest w kierunku do góry. Ale w kierunku na dół. Wspomnijcie sobie, jak mówi Jan Chrzciciel. Przypomnijcie sobie, jak Jan Chrzciciel mówi. On musi rast. On musi wzrastać, rosnąć. A ja sam musim. A ja muszę męsić. Zmniejszać się. On maleć. Musi iść chore. On musi iść do góry. A ja dole. A ja na dół. A czym więcej idę dole. I czym bardziej idę w dół. A czym więcej idę do pokory Pana. I im bardziej wchodzę w pokorę Pana. Tym więcej rastiem duchowo. W ten sposób bardziej duchowo rosnę. A znowu 1000 łokci. I znowu 1000 łokci. Wiecie, to 1000 to jest niekonieczna Boża łaska. To 1000 to jest niekończąca się miłość Bożej cierpliwości. A ja jestem tak wdzięczny, bracia. I jestem taki wdzięczny, bracia i siostry. Może teraz jeszcze nie poczlęki nie. Może w niektórych miejscach jestem dopiero do kostek. Ale ja jestem bardzo wdzięczny za to. Ale jestem za to bardzo wdzięczny. Że nasz Pan ma trpezliwość. Że nasz Pan ma cierpliwość z takim człowiekiem jak Aleksander. A chcę ci powiedzieć dobrą sprawę. I mam dobrą wiadomość dla ciebie. Że Pan ma trpezliwość z ciebie. Że Pan Bóg ma cierpliwość też i do ciebie. Radujesz się z tego? Cieszysz się z tego? Alleluja. Alleluja. Nie wzdawaj to. Nie zostawiaj nie tego. Nie poddawaj się. Nie poddaj się. Nie powiedz, że ciebie to nie idzie. Nie powiedz, no nie wiedzie mi się. A potem namierzał dalszych 1000 metrów łokci. Bo potem odmierzył kolejne 1000 łokci. A tam już była woda po pas. I tam już była woda aż do pasa. Wiesz, czym więcej widzieć Pana Jezusa w twoim życiu. Wiesz, im więcej widać Pana Jezusa w twoim życiu. Czym mniej je widać. I czym mniej jest widać ciebie. Tym jest większy twój duchowny rast. Tym bardziej ten twój wzrost duchowy jest widoczny. A potem. Potem już len pływasz. A potem tylko płyniesz. A tam już nie 1000 łokci. Tam już nie ma 1000 łokci. To już pływasz do końca. Płyniesz już do samego końca. Już nie wracasz. Już nie wracasz z powrotem. Nie wracasz za poczlęki. Nie wracasz pod kostki. Nie wracasz za po kolana. Nie wracasz pod kolana. Nie wracasz za podry. Nie wracasz pod pas. Ale już len pływasz, a pływasz. Tylko płyniesz i płyniesz. Ty nie możesz iść do zadu. Nie możesz się cofać. Lebo sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Bo sprawiedliwy z wiary żyć a będzie, dozadu, a gdyby się cofnął do tyłu, nie będzie mać zalubu w nią moja dusza. Moja dusza nie będzie ty miała w nim upodobania. Czuwać. Nie możesz się cofać. Nie jesteśmy tymi, którzy czuwamy do zadu. Nie jesteśmy tymi, którzy się cofają do ale tyłu. Ale jesteśmy mężowie, a żeny wiary. Ale jesteśmy mężczyznami i kobietami wiary.
ktorý ideme dopredu. Ideme dopředu. A keď už sme v tom stave, že plávame. I keď už jesteśmy v tej stanie, že plývame. Nevracame späť. Nevracame s povrotem. Pretože musíme žiť vierou. Dlatego, že musíme žiť vierou. Vierou sa udržujeme na tomto svete. Vierou trzymamy się na tym świecie. Ale viete, plávať s batohom. Viete, ale plývať s plecakiem. To nepôjde. To się nie da. My potrzebujemy być zbawieni swoich grzechów. Musimy pozbyć się, musimy być pozbawieni naszych grzechów. Preto z ludźmi, którymi sam modlę. Dlatego z ludźmi, z którymi modlę się. Powiedzcie im, wyhlasuję, aby że Pan Jezus im odpuszcza wszystkie wedome i niewedome grzechy od ich narodzenia aż do tego czasu. W większości tym ludziom uświadamiam i modlę się z nimi, uświadamiam im, że Pan Jezus wybaczył im wszystkie grzechy od urodzenia aż do teraz. A to wiecie prečo? I wiecie po co to jest? No aby już tam nie mieli ten batoh. Żeby tego bagażu już nie mieli. Halleluja. Halleluja. A teraz sa pozrime, aký má toto všetko zmysel. I zobacz, popatrzymy teraz, jaki to wszystko ma sens. Aj tam rasli drewa na brzegu, gdzie była poczlenki woda. Drzewa rosły na brzegu, tam gdzie woda była pod kostki. Aj tam rasli drewa, gdzie była woda po kolana. I drzewa rosły tam, gdzie woda była pod kolana. Aj tam rasli drewa, gdzie była woda pod rzekę. I drzewa rosły tam, gdzie woda była po pas. Aj tam rasli drewa. I tam rosły drzewa. Gdzie było trzeba pływać. W miejscu, w którym już trzeba było płynąć. Wiecie, co nam chce powiedzieć Boże Słowo? Wiecie, co Boże Słowo chce nam powiedzieć? Że za każdych okolności przynosimy owoce. Że w każdych okolicznościach przynosimy owoc. Nie musisz się bać, że ty jak nie jesteś tam, gdzie jest brat. Nie musisz się bać, że jeżeli nie jesteś w tym miejscu, gdzie jest brat Aleksander. Także ty nie będziesz mieć owoce. Że ty wtedy nie będziesz miał owocu. Ale ty masz owoce. Ale ty masz owoc. Choć się len przeszedł drzwiami. Chociaż dopiero przeszedłeś tymi drzwiami. Nie, już tam rosną drzewa. Od razu te drzewa już tam rosną. A na tych drzewach owoce. A na tych drzewach owoce. Alleluja. Alleluja. Radujesz się z tego. Cieszysz się z tego? Niech się gdziekolwiek nachadzasz. Gdziekolwiek się znajdujesz. Tam rastu drzewa. Tam rosną drzewa. A twój żywot przynosi owoc. I twoje życie przynosi owoc. Którejkolwiek urowni się nachadzasz. Na jakiejkolwiek płaszczyźnie się znajdujesz. A kiedy już len pływasz, już cię nie widzieć. I już wtedy, kiedy płyniesz, już cię w ogóle nie widać. A tam są drzewa. I tam rosną drzewa. A przynoszą owoc. I przynoszą owoc. Za każdych okolicznościach. W każdych okolicznościach. Prinaša tvoj život ovocie. Tvoje życie przynosi owoce. Pan Ježiš hovorí. Pan Jezus mówi. Urobte strom dobrým. Zróbcie drzewo dobrym. A owoce jego będzie dobre. I jego owoce będą dobre. A ty będziesz dobry bój wiary bojować. I jeżeli będziesz walczył dobry bój wiary. A będziesz zapasić te boje, które sa Bogu lubią. I jeżeli będziesz walczył te walki, które Bogu się podobają. Będziesz przynosić dobre owoce. Będziesz przynosił dobre owoce. Nie pochybuj. Nie wątp to. Nie możesz kolisać. Nie możesz się kołysać. Nie możesz się obzerać do zadu. Nie możesz oglądać się do tyłu. Pan Jezus mówi, kto raz położył swoją rękę na pługa. Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś położył rękę, przyłożył do pługa i ogląda się do tyłu. Nie jest godzien do Królestwa Bożego. Nie jest godzien, nie nadaje się do Bożego Królestwa. Ty musisz sadziwać chore. Nie, musisz patrzeć do góry. A dwoerować Bogu. I ufać Bogu. Nie możesz pobiegać jak spłaszona kura. Nie możesz biegać jak spłoszona kura. Po plocie, która ma na dzieru. Wzdłuż płotu szukając dziury. Upokój się a ucisz się. Uspokój się i ucisz. A w upokojeniu a uciszeniu będzie twoja siła. I twoja siła będzie w tym uspokojeniu i wyciszeniu się. Halleluja. Radujesz się z tego? Cieszysz się z tego? Ja się tak cieszę, że cieszę się z tego tak bardzo. Będziecie mnie musieli upokojować. Będziecie mnie musieli aż wyciszyć. Lebo upokojeni a uciszeni będzie nasza
сила. По вичишенню і успокоєнню буде наша сила. Бог тебе ніколи не обманює. Пан Бог тебе ніколи не заведе. Я не вiem, яке є овоцє. Я не вiem, який є овоц. Лен ідем до покори. Але коже ще? Растем доле. Не росте, але в дół. Я ідем доле, аби його було видіти. Я іде в дół, щоб він був видочний. А боюєм той бой віри. І вальче той бой віри. А не хочу сам здати. Не хочу ще позбавити цього, піддати. Але яке є в тій воді? Але коли в тій воді єстем? Я не вiem то овоце оплівнювати. Інакше. Nie mogę tego owocu opiniować inaczej, albo inaczej spożytkować? Nie. Nie mogę to menić to owocie swojwolnie. Samowolnie nie mogę zmienić tego owocu. To owocie mojego żywota jest tam na brzegu. Ten owoc mojego życia, on tam jest na brzegu. A mój zapas jest w tej wodzie. A moja walka jest w wodzie. A wiecie, co robi ta woda? Wiecie, co ta woda powoduje? Stale ma oczyściuje. Ciągle mnie oczyszcza. Uście czysty pre moje słowo, mówi Pan. Pan Jezus mówi, już jesteście czyści dla mojego słowa. To jest ta woda, która wycieka tam spod prachu drzew. To jest ta woda, która spod progu świątyni wypływa. A ty masz społeczeństwo z tą wodą. I ty masz społeczność, relacje z tą to wodą. To jest to słowo żywota. To jest to słowo życia. Którą si ty uczestnik. Który jesteś uczestnikiem. A ty ani nie wiesz. A ty nawet nie wiesz. Jakie jest twoje owoc. Nie, jaki jest twój owoc. Ty zadziwasz na Pana. Ty tylko patrzysz na Pana. A w tych tysiących miarach. I w tych miarach po tysiąc. Dziwasz się na Niego. Patrzysz na Niego. A stromy rastu. A drzewa rosną. A owoce dozrywa. Owoce dojrzewają. Radujesz się z tego? Cieszysz się z tego? Ty nie wiesz, to owoce zmienić. Nie jesteś w stanie zmienić tego owocu? Tak, że przyjdziesz chore na brzeg, a tam nieco zaczniesz manipulować. Że wyjdziesz z tej wody na brzeg i zaczniesz coś tam mieszać? Pokraczuj dobre w tej wodzie. Kontynuuj dobrze twoje przebywanie w tej wodzie. Na Pana, patrz na Pana. Na Jego wiedzenie. Na Jego prowadzenie. A na stromie twojego żywota a na drzewie twojego owoc. Życia pojawi się dobry owoc. Dawa wam to zmysł. Daje nam to sens. Niektórzy ludzie chcą manipulować tych, którzy zadziwają na nich, a mówią, a to jest dobry brat, to jest dobra sestra. Niektórzy chcą i próbują manipulować, patrząc na ludzi, mówią, no ten, to jest dobry brat, to jest dobra siostra. No ale to owoc je wszelijako przyjdzie. No ale ten owoc tak czy tak przyjdzie. To owoc je będą używać inni. Z owocu będą korzystać inni. A z owocja twojego żywota będą używać ty twoi najbliżsi. Z owocu twojego życia korzystać będą ci najbliżsi wokół ciebie. Ty nie musisz do niej farbiczki, a powiedzieć, jo, to moje owoce takie zelene, takie, pozrem się na to, aż mi usta stiahnie, jako citron. Ty nie musisz przynosić farby, patrzeć, to ten mój owoc jest taki zielony, aż ci twarz wykrzywia, jakby po cytrynie. Troszkę to tam namaluję. Trochę to pomaluję. Nie, to nie jest twoja rzecz. To nie jest twoją rzeczą. My kiedyśmy byli wojacy, kiedy byliśmy żołnierzami, mała przyjść wielka nawściewa, miały przyjść odwiedziny kogoś wielkiego, wielki papalaszy, ktoś bardzo ważny miał przyjść, tak nam dali sztyce do ręki, dali nam do rąk pędzle, zeleną farbę, zieloną farbę, a przecież trawa była wyschła, biela, tak sme ją nadnie dali. I dlatego, zeleną. Że trawa była wyschnięta i biała, to malowaliśmy ją na zielono. Głupot, tak? Głupota. No to są niektórzy chrześcijanie, którzy się wylepszują, wykraszlują swoje owoce. I to są niektórzy chrześcijanie, którzy próbują upiększyć swój owoc. Ty się nie traf si. Nie martw się tym, nie zajmuj się tym. Tylko dobrze płyń. Nasleduj Pana Jezusa. Naśladuj Pana Jezusa. Miluj Go z całego serca. Kochaj Go z całego serca. Napełniaj Jego słowo. Wypełniaj Jego słowo. Bądź cierpliwy. Bądź cierpliwy. Łaskawy. Miłosierny. A na stronę twoje owoce dozrywa. A na drzewie twoje owoce
owoce dojrzewają. A Bóg mu dawa farbę. A Pan Bóg da mu kolor. Aj chuć. I smak. Aj tużbu. I pragnienie. Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi. Niech wasze światło tak świeci przed ludźmi. Aby widzieć wasze skutki. Aby patrząc na wasze uczynki. Posławowali Boga, który jest w niebiesiach. Chwalili Ojca, który jest w niebie. A to jest wasze owoce. To jest wasz owoc. A potem co są listy? A potem czym są liście? Lebo wiecie, kto używa owoce mojego życia? Wiecie, kto używa owocu mojego życia? Moja milowana mężelka. Moja kochana żona. Moje milowane dzieci. Moje kochane dzieci. Moje wnuczata. Moje wnuki. Moi najbliżsi bracia i siostry. Moi najbliżsi mi bracia i siostry. Ale tam jest nieco na tą stromę. Ale coś tam jest na tym drzewie. Co jest dobre aj pre inni. Co też jest dobre dla innych. A wiecie co? Liście. Wiecie co to jest? To są liście. To są nasze świadectwa. To są nasze świadectwa. To jest to nasze przeżycie. To jest to, co przeżywamy. Kiedy my rozprawiamy o tym, jakie wielkie rzeczy nam uczynił. Jak mówimy o tym, jakie wielkie rzeczy Pan nam uczynił. To są nasze osobne świadectwa. To są nasze osobiste świadectwa. A to są te listy zielone. I to są te zielone liście. To są te nadherne listy. To są te piękne liście. A te to listy. I te liście. A list apostoła Pawła. Ten list apostoła Pawła. A list brata Darka. I ten, który Darek napisał. A ten list, który brat Aleksander napisał. Brat Andrzej napisał. Tak jest na uzdrowienie narodu. On jest ku uzdrowieniu narodów. Rozumiecie? Rozumiecie? Lebo ludzie poczują z nasze świadectwo. Bo ludzie słuchając naszego świadectwa. Mówią, podaj k nam. Mówią, chodź i do nas. Podaj sem. Chodź, przyjdź tutaj. Za mną nie stoi organizacja. Za mną nie stoi żadna organizacja. Która by ma posielała, nie chcecie proste niejakiego ewangelistu si wypoczuć proste tam wo waszą zborę. Która wysyłałaby ofertę do zborów, nie chcielibyście jakiegoś kaznodziei w waszym zborze wysłuchać. A tak przyjdzie. I on przyjedzie. Otworzy si wielki lajster. Wielką listę otworzy. Czyta to swoje kazanie. Przeczyta to swoje kazanie. A kiedy już chce powiedzieć amen, pozrę sa górę. I kiedy już chce powiedzieć amen, patrzy do góry. Wszyscy śpią. Wszyscy śpią. Bóg otwiera drzwi. Bóg otwiera drzwi. Wiecie, a preto jest to liście, to jest nasze świadectwo. I dlatego liśćmi to jest to nasze świadectwo. Na uzdrowienie narodów. Ono jest na uzdrowienie narodów. A wszędzie, kam sa dostanie ta woda. I wszędzie, gdzie ta woda dopłynie. Ta czysta woda. Ta czysta woda. Ta nadherna woda. Ta niezwykła, szczególna woda. Nie jest nijakie zakalenie. Nie, która nie jest niczym zmącona. Nie tam żadna, żadne blato. Żadnego błota tam nie ma. Nie są tam żadne żaby. Żab tam nie ma. Nie tam żadne żabie śliny. Żadnych żabskich ślin tam nie ma. Ale to jest czysta, nadherna woda. Ale to jest czysta, prześliczna woda. Pod tego prachu. Która płynie spod tego progu świątyni. A ten to wielki potok. I to ten wielki potok. On z takiego małego żerieta, on z takiego wąskiego źródła, jak te drzwi szerokie. Tak idzie aż do całego świata. On płynie aż na cały świat. Do wszystkich mórz. A wszędzie, gdzie ta to czysta, nadherna woda dostanie. I wszędzie, gdzie dopłynie ta czysta, niezwykła woda. Tak wody uzdrawia. Ona przynosi uzdrowienie. Preto pojdźmy k Panu Jezusowi. Dlatego przyjdźmy do Pana Jezusa. Niech uzdrowi nasze serca. Niech uzdrowi nasze serca. Niech uzdrowi nasze charaktery. Niech nasze charaktery uzdrowi. Niech uzdrowi. Nasze Ewangelium. Naszą Ewangelię niech uzdrowi. Aby ta woda, która będzie dalej ciec. Żeby ta woda, która dalej popłynie. Aj przez nas będzie płynąć. I przez nas popłynie. Aby przyniosła uzdrowienie. Żeby przyniosła uzdrowienie. A wszystkim tym moria. Dla wszystkich mórz. Ja som si przed niekolkimi rokmi. Przed kilkoma laty. Myślałem si, że kończę swoją służbę. Wydawało mi się, że już kończę swoją służbę. Czułem się tak słaby. Byłem już, czułem się taki słaby.
Aj doktor mi povedal, no, vy ste slabí. I lekár mi povedal, tak, jesteš slabý. No, mali by ste niečo so sebou robiť, lebo za chvíľu vás hrobár. Musel by si zrobiť so sobou, bo za chvíľu grabáš ti zasypie. A ja som tak veril, čo mi tak hovorili. A ja vierujem v to, co mi mluvili. Ale vo mne bola tá voda. Ale ve mne bola tá voda. Vo mne bola tá túžba. Ve mne bolo to pragnenie. Niesť evanjelium každému stvoreniu. Zaniesť evanjelie každému stvoreniu. A naraz Boh poslal svojho služobníka. I nagle Bóg poslal svojego sługę. A povedal mu Alexander. I povedal mi Alexander. Nemyslí si, že končíš. Nie myśl, že končíš. Ešte len teraz začínaš. Dopiero teraz začínaš. Aleluja. Aleluja. Takže asi budeme ešte môcť uvidieť to, že moria budú uzdravené. A więc będę mógł jeszcze to zobaczyć, że morza będą uzdrowione. Lebo to hovorí Božie slovo. Bo o tym mówi Boże słowo. Ja verím moc Božieho slova. Wierzę w moc słowa Bożego. Ja verím, že to čisté, svaté Božie slovo. Ja wierzę, že to čisté, święte słowo Boże. Ktoré vyviera spod tých dverí. Ktoré spod tých drzwi wypływa. Ktoré je také, zdá sa také slabé, také malé, také. Ktoré wydaje się takie małe i słabe. Také bezmocné. Také niemocné, słabe. Wygląda to tak. Ale ono ide. Ale ono płynie. A z niego sa vytvára rieka. I z niego powstaje rzeka. A ta rieka idzie do mora. I ta rzeka płynie do morza. A wody mora sa uzdrawia. I wody morza się uzdrawiają. Halleluja. Jakie to nádherné. Jakie to niezwykłe. Keď naše srdcia, kiedy nasze serca, nasze životy, nasze życie może obmijać ta czysta Božia woda. Może omywać ta czysta Boża woda. Prečo je to? Dlaczego to tak jest? Że niekto nie miluje czystą wodę. Że ktoś nie kocha tej czystej wody. Prečo niekto? Dlaczego niektórzy kali swoimi nogami? Mąci swoimi nogami. Prečo niekto swoim charakterom znieczyszczuje te wody? Dlaczego ktoś zanieczyszcza tą wodę swoim charakterem? Jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo to, co chodzi. Bo to, co chodzi w tej wodzie. W wodzie. Nie chodzi na sławę Bożą. Nie chodzi dla Bożej chwały. Ale na swoją własną sławę. Ale idzie tam dla swojej własnej chwały. Nie nam. Nie nam. Nie nam, Gospodzie. Nie nam, Panie. Ale Ciebie patrzy chwała. Ale Tobie należy się chwała. Ty si ten, który si hoden, abyśmy cię chwalili. Ty jesteś tym, który jest godzien, abyśmy ci chwałę oddawali. Ty jesteś godzien, chwalili. Aby narody cię chwaliły. My musimy się stracać, a ty si musisz być wyniszczony. Nas musi ubywać, a ty musisz być wielki, widoczny. To jest ta zdrowa woda. To jest zdrowa woda, która uzdrawia nas. Która uzdrawia narody. A ja się raduję. A ja cieszę się. A tak cítim, že končím. Čuje, že už končí? Pretože Pán Ježiš chce, aby sme mu otvorili svoje srdce. Bo Pán Jezus chce, že by sme otvorili dla Niego svoje srdca. A tak hovorí Božie slovo. I tak mluví slovo Bože. Vráť sa. Vruť. Vráť sa k tým dveriam. Vruť do tých dví. Ešte nie je neskoro. Nie je za późno ešte. Nebuď ako tá 90-ročná babka. Nie bądź ty jak ta 90-letnia babcia. Ktorá celý život brodila sa tou vodou. Ktorá přes całe svoje życie brodila v tej vode. A tam mala plecniak na sebe. I miała na sobie plecak. A tam na konci tej cesty už nečakal Pán, ale čakali ju démoni. I na końcu jej drogi nie czekał na nią Pán, ale demony. Vráť sa. Tak vrúť. Hovorí tu písmo a vrátil ma ku dveriam. Tu mluví Biblia, vrútil mne. Vrúť je. A ja som už roky bol kazateľom. Ja přes lata už budem kaznodejom. Vysvetloval som hlboké listy Pavla apoštola. Tłumačujem głębokie listy apostola Pavla. A nás mi Duch Svatý hovorí, vráť sa. A nagle Duch Święty mluví do mnie, vrúť je. Vráť sa k pravde Evangelia. Vrúť do pravde Evangelii. Hovorím, Pane. Ja mówię, Panie. Však je napísané, že nie vracajte sa k počiatku. Przecież nawet jest napisane, nie vracajte do początku. Vidíte, ten
diabol mi przyniósł Boże słowo. Zobaczcie, diabeł przyniósł mi słowo Boże, aby mnie okłamać, żeby mnie oszukać. Przecież ja nie mogę mu znowu na początek. Przecież ja nie mogę wrócić znowu na początek. Przecież ja już wyświetlam listy Pawłowe. No przecież ja już wykładam listy Pawła. Ja widzę, jak Paweł ma problem z Petrem, Peter ma problem z Pawłem. Ja już widzę, jak Piotr ma problem z Pawłem, a Paweł z Piotrem. A ja mam się niegdzie wrócić. A ja mam gdzieś wrócić? Tam na zaczątek. Tam na początek? A Duch Święty mówi, wrac. Duch Święty mówi, wróć. A wiecie, kiedy są zawrócił? I wiecie, kiedy wróciłem? Tak są naraz widział tylko nieodpustenia było w moim sercu. I zobaczyłem, jak wiele nieprzebaczenia było w moim sercu. Tylko niewyrieszonych rzeczy. Tyle nierozwiązanych spraw. Moja mężelka była zraniona w swoim sercu. Moja żona była zraniona w swoim sercu. Moje dzieci były zranione. Moje dzieci były zranione. Ale ja już byłem daleko. Ale ja już byłem daleko. A ja sam musiał wracać. I musiałem wrócić. Musiałem się pytać o odpuszczenie. Musiałem prosić o wybaczenie. Musiałem tak przejść przez drzwi. Musiałem w taki sposób przejść przez te drzwi. A ten, nic nie ma. Jak ten, który już niczego nie ma. Nie mam żadnych zasług. Żadnych zasług nie mam. Nie mam żadnej hodności. Żadnej wartości nie mam. Wszystko zdjąłem. A tak co myślę za Panem. I tak poszedłem za Panem. A wdzięka Panu Jezusowi. I dzięki Panu Jezusowi. Moja milowana mi odpustiła. Moja ukochana mi wybaczyła. Moje milowane dzieci mi odpustyły. Moje kochane dzieci mi wybaczyły. A zaczęło rosnąć owoc. I owoc zaczął rosnąć. A iszedł sam. I poszedłem. A Bóg ma ze mną cierpliwość. I Pan Bóg ma cierpliwość dla mnie. A chcę ci powiedzieć, aj z ciebie ma cierpliwość. I Pan Bóg dla ciebie ma cierpliwość. Miluje cię. Kocha cię. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Miluję cię wieczną łaską. Umiłowałem cię wieczną miłością. A preto ci nieustale czynim swoją miłość. I dlatego ciągle okazuję ci swoją łaskę. Nawet gdyby matka zabudła na swoje dziecko. Nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku. Ja cię nigdy nie zapomnę. Nigdy o tobie nie zapomnę. Mój si ty. Jesteś mój. Moja si, tak jesteś mówi moja, mówi Pan Jezus. Drogo som cię kupił. Drogo za ciebie zapłaciłem. A to nie jest złotem ani srebrem. Nie złotem, nie srebrem. Ale swoim żywotem. Ale swoim życiem zapłaciłem. Moją krwą sam cię wykupił. Odkupiłem cię moją krwią. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. A nigdy sa cię nie wzdam. Nigdy cię nie zostawię. A gdyby matka sa wzdala swojego dziecka. Nawet gdyby matka zostawiła swoje dziecko. Ja cię nie wzdam. Nie, nigdy cię nie zostawię. Moj si ty. Jesteś mój. Ja sam cię dnes splodził. Dzisiaj cię splodziłem. Wiecznemu żywotu. Do życia wiecznego. A nie po to, abyś zaginął. Nie po to, żebyś zginął. Ja sam cię nie pre peklo zaginucia stworzył. Stworzyłem cię nie dla piekła i zginienia. Ale stworzył pre te nadherne kryształowo czyste chodniki. Ale dla tych kryształowych czystych chodników cię stworzyłem. Będziemy ruka w rękę za przechadzać. I tam ręka w rękę pójdziemy, będziemy się przechadzać. A będziesz się radować. I będziesz się cieszył. Twoje serce będzie plesać. Twoje serce będzie pląsać. A twoją radość nie wezmę nigdy od ciebie. A twojej radości nikt ci nie odbierze. Aż na wieki. Miluję cię wieczną łaską. Umiłowałem cię wieczną miłością. Tak mówi twój Bóg. Nawrać się ku mnie. Wróć do mnie. A ja się nawracim ciebie. A ja zwrócę się ku tobie. Przybliżcie się ku mnie, grzesznicy. Grzesznicy, przybliżcie się ja do mnie, a ja do was się przybliżę. Hľadajte ma, póki ale można szukajcie mnie, dopóki można mnie znaleźć. Takie dni, bo przychodzą takie dni, kiedy ludzie będą mnie szukać, ale już mnie nie będą znajdować. Będą chodzić od morza do morza i będą szukać mojego słowa, ale mojego słowa już nie będzie. Dziś, gdybyście usłyszeli jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Chodźcie i naśladujcie mnie, bo jestem ten, który was to dobre dzieło rozpoczął i jego dokończę. Tak mówi wasz Pan, który umiłował was wieczną miłością. Dziękuję ci, Panie Jezusie. Dziękuję ci, Panie Jezu. Dziękuję za twoją obecność. Za dotknięcie Ducha Świętego. Dziękuję za twoje uzdrowienie. Dziękuję, że te wody naszego życia uzdrawiasz. I te drzewa uzdrawiasz. I owoce uzdrawiasz. Niech jest we wszystkim uwielbione to twoje drahe i chwalone twoje drogie aż imię Jezus. Na aż na wieki. Halleluja. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozorność. Dziękuję za waszą uwagę.